słuchając wypowiedzi trenera Kubickiego, to tak jakbym z siebie słyszał jeszcze 3 tygodnie temu, prawda? Bo faktycznie no, my jesteśmy tam, że nie walczymy o te górne cele, a chcemy, żeby ten zespół utrzymał się w pierwszej lidze. No ja muszę powiedzieć, że ja już widziałem na treningach po ostatnim meczu wygranym po tylu miesiącach, że no, ogromny potencjał w tym zespole drzemie, z niego trzeba po prostu było to wydębić. Może dobrze poustawiać, zobaczyć tak zwaną konglomerację między Boninem a Pitrym. A przecież to nie są tuzinkowi zawodnicy, którzy sami są trenerami na boisku i są dużymi strategami. Ja powiem tak szczerze, nie widać może uśmiechu na mojej twarzy, bo dlatego że no ja mam, powiem szczerze, żal do zespołu, dlatego że jeżeli tak nam się mecz ułożył i tacy rozhuśtani w ataku byliśmy i faktycznie zespół Olimpii nie mógł nas połapać w pierwszej połowie, no to uważam, że strzela się, Darek, przepraszam cię bardzo, to jest moja opinia, żeby tu nie zabrzmiało jakimś bufonizmem, że strzela się jeszcze jedną bramkę. Tych sytuacji w pierwszej połowie mieliśmy bardzo dużo i wtedy spokojnie się kontroluje grę, a my znowu w drugiej połowie, przynajmniej dla mnie jako trenera, no tak nie zagraliśmy, potrafiliśmy wybronić 2-0 może z dwoma kontrami i stwarzamy sobie niepotrzebną nerwówkę. Ja jestem trenerem, który zespół pcha do przodu, ja cenię kibiców i po prostu uważam, że jeżeli na mecz wychodzi, to nie wolno się zatrzymać i wybraniać się, tak to w polskiej lidze jest mocne, mamy wynik, to sobie będziemy gdzieś tam pan do pana wybraniać i cieszyć się z 2-0. To był mecz na więcej bram, przynajmniej w pierwszej połowie. A jeszcze nawet nie wiedziałem, że Darek mówi teraz, że miał wymuszone zmiany, ale te zmiany w Olimpii Grudziądz poszły na dobre. Ci chłopcy, którzy weszli, byli agresywni, tacy bym powiedział spragnieni grania i troszeczkę ten obraz gry się zmienił. Nie możemy tak grać. Jeżeli jest taka sytuacja i nastąpi w następnych meczach i nie interesuje mnie, czy to będzie Miedź, Legnica, Chojniczanka, no to będziemy grali na pewno do przodu i będziemy chcieli strzelać bramki. Bo ten zespół ma najmniej strzelonych bramek, a te bramki jak się nadarzają sytuacje, to trzeba je wykorzystywać. To może tak zabrzmiało trochę, no, ale jestem oczywiście że szczęśliwy, bo zespół zaczął grać, funkcjonować, wszystkie formacje są zabezpieczone i uważam, że od Prusaka, którego w bramce bardzo cenię, a gdzieś tam smętnego chłopca, którego odebrałem, to dzisiaj to jest Prusak, to jest taki prawdziwy drugi kapitan, a na pewno Grzesiu Bonin no, jest odżytym chłopakiem, bo znam tego chłopca od lat i dzisiaj Bonin no, to była pierwszoligowa gra i jeszcze nad tym wszystkim był Bonin. Tak bym ocenił dzisiejszą sytuację, oczywiście nie wyróżniając żadnego, bo chylę czoła przed zespołem, dlatego majówka jest szczęśliwa, ale nie zatrzymujemy się na tym. Batalia dalej trwa, tak jak Darek powiedział, to są bitewki, a wojna się zakończy 3 czerwca. Przed nami ogromne mecze, gatunkowo ważne, z przeciwnikami z wyższej półki, Chojnice, Miedź, Legnica, po drodze Pogoń, Siedlce. Ja myślę tylko, jak pokonać Chojnicę i zrobimy wszystko, żeby ta radość tych kibiców, którzy przychodzą coraz liczniej na stadion, żeby ona była kontynuowana. Dziękuję.